Siemka, dzisiaj dzień drugi, czuję się zdecydowanie lepiej, nie wiem jak się prezentuję, tu coś podrapałam sobie, chyba jestem trochę mniej opuchnięta niż wczoraj, chyba na pewno, ale nie wiem czy to tak widać, ja na pewno czuję jeszcze w brzuchu, że jest on nie taki jak powinien, tutaj czuć w ogóle taką gulę jakby, nie wiem czy znacie to uczucie, ale też rozmawiałam z koleżanką i ona była na jakiejś uroczystości w niedzielę i ma dokładnie to samo. Więc po prostu jest uczucie takiego zalania po prostu całego ciała. I faktycznie każde pójście do toalety na tak zwaną jedynkę sprawia, że ta woda uchodzi i jest po prostu odczuwalne z każdą minutą, znaczy z każdą ubikacją. Progres, tak, że po prostu jest coraz lepiej. No ja się dzisiaj obudziłam już bez takiej opuchlizny na twarzy, także zdecydowanie jest różnica. Jeśli chodzi o wczorajszą dietę, to szału nie było, jeśli chodzi o ilość węgli, natomiast wszystko było z głową i wszystko było racjonalnie. Rano jeszcze sobie robię pleasure, czyli piję kawkę ze śmietanką. To będzie w przyszłości wyeliminowane, ale na razie jeszcze kawusia jest. Śniadanie, wstałam około... Której wczoraj wstałam? W pół do dziewiątej. Wydaje mi się, że jakoś w pół do dziewiątej kawusia, później śniadanie zjadłam o 11:15. To był tost z sałatą. Później koło 13 kolejna kawusia i o 16 obiad, kurczak z warzywami i odrobiną makaronu ryżowego, tam dosłownie po 20 gieta wyszło na osobę. Na podwieczorek trzecia kawusia i 5 pierniczków, według moich obliczeń one miały 45 kalorii raptem. I na kolację o 18 serek, biała czekolada Go Active. No i tak wyglądał mój dzień. Co będzie dzisiaj, zobaczymy. Ja jestem na oknie żywieniowym, czyli śniadanie jem jakieś 3 godziny po przebudzeniu i kolacji staram się nie jeść do 4 godzin przed snem, więc nie jest to też takie typowe okno, ale tak mi jest komfortowo, bo w weekendy wcale się rano nie zrywam, tylko śpię ile mogę, chociaż i tak zazwyczaj to wychodzi rano. No i chyba to tyle, co chciałam Wam powiedzieć na dziś. Aha, waga jest lepsza. Wczoraj trochę Was oszukałam, wczoraj było 81,2, dzisiaj jest 79,8, także już siódemeczka z przodu jest lepiej. No i zobaczymy, co pokażą następne dni. Będę Wam zdawać sprawozdania, wpadajcie, zaglądajcie, mam już 7 subów i hop do przodu. Miłego dnia. Jeszcze co jest istotne, to w talii przez jeden dzień spadły mi 4 cm. Wczoraj było 88, dzisiaj jest 84, a w brzuchu 1 cm. Przez jeden dzień. A jeszcze jak tak na siebie patrzę, to widać opuchlizny tutaj na górze, na powiekach, ale wczoraj tu było masakrycznie. Dzisiaj jest dużo lepiej. Chociaż jak tak się bokiem odwrócę. No ja mam zawsze problem z tymi... jak się nazywa? Coś tam wodne, wory pod oczami, ale to się jakoś nazywa też inaczej. I tą opuchliznę, co mówiłam wcześniej, to tutaj też czuję. Tu, taki, to nie jest drugi podbród, ale tu po prostu jest nalane wody. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Zobaczymy, co będzie w następnych dniach. Jeszcze raz miłego dnia. Zostaw suba, bo tu się będzie dużo działo.